Cześć, witam Cię serdecznie, witam Was, bo już jest Was ponad 400, za co bardzo dziękuję. We vlogu, w którym w zasadzie chciałbym pokazać, przedstawić sprzęt, który będę nagrywał w tej chwili na moim podstawowym kanale. Tam właśnie obiecałem takie bliższe spojrzenie na ten cały, dość myślę, potężnie wyglądający zestaw. Dzisiaj powiem Wam dokładnie, z czego się składa, dlaczego tak, a nie inaczej, i zacznę od tego, czego nie widać, czyli od oświetlenia. Główna lampa jest w tej chwili, no tak troszeczkę niefortunnie, bo praktycznie za aparatem i chyba zaraz ją lekko przestawię, żeby tu to lepiej doświetlić, chociaż w sumie nie jest źle, trochę przynajmniej światełek niebieskich widać. To jest Nanlite FS150 z softboxem 90 bez założonego w tej chwili grida na statywie Glory One. Dokładnie model wrzucę Wam do opisu filmu, linki do ceny, więc sobie sprawdzicie, ile to dokładnie kosztuje. Będziecie mogli sobie coś takiego zamówić. Polecam, bo powiem szczerze, że to światło robi tak kosmicznie dobrą robotę, no że jestem naprawdę w ciężkim szoku. FS150 nie jest wielką lampą, nie wiadomo jak ciężką, z tym softboxem, no to już zaczyna wyglądać potężnie, ale w tak stosunkowo niewielkim pomieszczeniu jak tutaj, to jest około 20, może 5 metrów kwadratowych, w zupełności wystarczy, żeby to oświetlić. I to jest światło główne, natomiast światło takie wypełniające to jest moja stara LED-owa lampa od Elgato, dokładnie Keylight, nie wersja RGB, tylko zwykła, tam jest regulacja temperatury barwowej i świetnie sprawdza się jako takie światło wypełniające, jest mała, poręczna, zgrabna, jest po prostu ok. Kolejna rzecz, jak chodzi o nagrywanie, no to oczywiście statyw, tak potężny zestaw, który no waży tutaj naprawdę sporo, musi też stać na dobrym statywie. Ja takiego nie mam, to od razu mówię. To jest statyw taki filmowy, filmowy nietypowo przeznaczony do zdjęć z Allegro. Są podobne Bendro Manfrotto, znacznie lepsze, ale też i znacznie droższe. Ja szukałem czegoś taniego, który tu na miejscu mi się sprawdzi, więc nie zależało mi też jakoś specjalnie na przykład na wadze, na masie tego statywu. I on tutaj się faktycznie sprawdza wyśmienicie, natomiast no, absolutnie z profesjonalnym statywem nie ma on nic wspólnego. Mamy głowicę, to nie jest klasyczna jakaś tam najprostsza głowica, tylko tutaj już mamy faktycznie... muszę sobie przypomnieć szybko, jak się ten mechanizm nazywa. O, już wiem, głowica olejowa, to jest to, czego mi zabrakło. Tu jest też lamelka oczywiście, która pozwala to ustawić dokładnie. I powiem, że faktycznie bardzo przyjemnie ta głowica chodzi. Mimo, że to jest taki non-name'owy produkt, to korzystam z tego już dłuższy czas, z przerwami co prawda, ale jestem mega zadowolony. Daje to całkiem nieźle radę. Ja Wam wrzucę do, i o ile nie takiego, bo jego już może nie być w sprzedaży, to do podobnego statywu, też pewnie do ceny, jak znajdę, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak to wygląda mniej więcej cenowo. I teraz to, co w zasadzie niemal w całości jest nowe. Zacznę od tego. To jest klatka filmowa. To jest klatka z AliExpress. Niecałe 400 zł za komplet. Tu jeszcze są takie te duże klapy filmowe, natomiast no nie wchodzą na ten obiektyw. I to nawet jak on ma zdjętą osłonę przeciwsłoneczną, bo tu jest 88 mm średnica, więc jest dość potężna. Stąd też korzystam z oryginalnego do tego obiektywu Tulipana. Sama klatka jest klatką uniwersalną, stąd ona jest bardzo duża. Co zresztą widać, ona nie jest idealnie dopasowana do aparatu. Ma tylko jeden punkt mocowania tutaj na dole do aparatu, więc zdecydowanie profesjonaliści tego rozwiązania nie wybiorą. Natomiast tak jak tutaj, gdzie ja z tym nie mam zamiaru wychodzić, tak jak ten aparat tutaj wszedł, on już tego prawdopodobnie szybko nie opuści. Może kiedyś go sobie jeszcze wezmę gdzieś tam do przyjemności, do porobienia zdjęć, bo robiłem im trochę zdjęć, opowiem Wam moje wrażenia w osobnym filmie, natomiast no, on głównie tutaj będzie pracował, więc to mi w żaden sposób nie przeszkadza, a niecałe 400 zł za cały komplet razem z tym, czyli z follow focusem. To jest takie pokrętło, które umożliwia płynną regulację ostrości i które faktycznie przydaje się przy takim manualnym ostrzeniu, zwłaszcza z tym aparatem, do czego zresztą za chwilę przejdę. No to jest piękna sprawa.
Więc tą klatkę polecam, mimo że to zdecydowanie nie jest sprzęt dla profesjonalistów, jest solidnie wykonane, całość jest aluminiowa, więc nie waży, nie wiadomo ile, ma pełno elementów, pełno miejsc, gwintów tak naprawdę do mocowania Magic Arm, czy jakichkolwiek innych akcesoriów, niekoniecznie przez Magic Arm. Sprawdza się w praktyce bardzo dobrze. I teraz tak, aparat, obiektyw zostawię na koniec, to od razu mówię, więc lecimy z akcesoriami. Pierwsza rzecz, która wisi tutaj na właśnie ramieniu, to są słuchawki, to są Arctic od T-Series Nova 3 dokładnie, podłączone pod ekran poglądowy, oczywiście do odsłuchu. Ja raz, że ustawiam sobie dźwięk przy tych słuchawkach, za pomocą tych słuchawek, a druga, chyba nawet dla mnie osobiście ważniejsza kwestia, to, że potem sobie ten dźwięk odsłuchuję. Teraz co prawda wszystko jest nagrywane aparatem, no ale to jest vlog, a nie profesjonalny film. Nawet nie chcę, że tak powiem, tutaj specjalnie w to ingerować, w ten dźwięk. Natomiast normalnie tak, normalnie z tego korzystam, żeby ten dźwięk był jak najlepszy. Słuchawki fajne, poręczne, nie mają tutaj za długiego kabla, oczywiście jego można wydłużyć, to nie jest problem. Natomiast ja mam założony ten najkrótszy, żeby sobie tutaj podejść, obejrzeć potem na ekranie podglądowym nagrany materiał, czy też wszystko ustawić. I jak przy tym ekranie poglądowym jesteśmy, nie wiem na ile to widać, jeszcze trochę sobie to obrócimy z przodu. To jest Atomos, natomiast nie rejestrator, najpopularniejszy Ninja, tylko zwykły ekran poglądowy Shinobi HDMI. On nie ma możliwości zapisywania materiału. Rozdzielczość to Full HD 1920x1080 pikseli. Ma dotykowy ekran. W zestawie dostajemy taki adapter do tego, żeby mógł ten ekran poglądowy pracować na ciągłym podglądzie na zasilaniu sieciowym. Natomiast ja dokupiłem sobie Novella zamiennik baterię do tego wraz z ładowarką. Pewnie z czasem kupię jeszcze jedną. To jest 5200 mAh. I powiem szczerze, że do takiej mojej pracy tutaj jest ona w zupełności wystarczająca, dzięki temu nie ciągnę dodatkowych, niepotrzebnych przewodów. Jedyny przewód, który zostaje, to jest też przewód od Atomosa, od mikro HDMI na pełne HDMI, ponieważ w zasadzie oba aparaty, które mam do nagrywania, mają właśnie złącze mikro HDMI, a kabel jest naprawdę porządny. On jest po prostu porządny kabel, dobre wtyczki, gruby, spiralka jest dość więc elastyczny i mi tu absolutnie nie przeszkadza. I mam nadzieję, że się za szybko nie rozwali. Całość jest mocowana za pomocą takiego niewielkiego Magic Armsa, to jest akurat small riga, do właśnie klatki. Sam Magic Arm jest mega fajny, on jest przede wszystkim krótki, na czym też mi zależało, nie potrzebuję tu nie wiadomo jak długiego ramienia, można sobie no, dowolnie ten ekran obracać, ja go czasami podczas nagrywania przekręcam zupełnie w drugą stronę i jest mega stabilny, no tutaj tego niemalże nie da się ruszyć, więc w 110% spełnia moje wymagania i dokładnie na takim samym ramieniu jest zainstalowany również odbiornik od mikrofonu, z którego normalnie korzystam. Natomiast chciałem Wam go pokazać w całości, dlatego właśnie tych mikrofonów nie podpinałem teraz do nagrania. I jak już o tym mowa, moment, niech sobie to tutaj, o, tak jakoś będzie, żebyście trochę to widzieli. O, czemu mi się nie chcesz łapać tu? W ten sposób. Nie chcę się trzymać, tak? No zaraz go obrócimy. Tak, żeby mi tutaj, kurde, ten kabel też nie przeszkadzał, żebyście coś widzieli. Muszę dokręcić, bo się mi poluzował. No, skubany. No, teraz powinien być dokręcony. Go zdejmowałem, więc się poluzował. O, proszę bardzo. Widać ładnie, widać, trzyma również porządnie, tylko tutaj trzeba uważać, żeby były te nakrętki dokręcone. To jest zestaw Boya BY-WM8 Pro. To są zwykłe mikroporty na paluszki 2xA. Ja mam w tej chwili tutaj akumulatorki wsadzone. On może obsługiwać ten odbiornik dwa mikroporty. Ja korzystam z jednego na kanale A, można bez problemu drugi na kanał B również sobie wtedy osobno dokupić. Jak na urządzenie budżetowe, link w opisie filmu za taki zestawik. To jest naprawdę niewielka kwota, a jakość dźwięku w mojej ocenie jest bardzo dobra za podobne rozwiązanie od chociażby, nie wiem, co tam mamy z takich troszeczkę lepszych. Saramonic, no to wiadomo, to jest zupełnie inna półka, więc to może niekoniecznie.
No ale sprzęt pro z tą jakością dźwięku tych bardziej uznanych producentów no jest dużo droższy, a ja mam to na Magic Army, bo wtedy widzę na przykład poziom naładowania baterii i tak dalej, sobie to mogę obrócić jak chcę, bo on tutaj też bez problemu by się zmieścił i nie trzeba by dodatkowego Magic Arma. Ok, teraz to co najważniejsze, czyli aparat z obiektywem. Sam nie wiem co ważniejsze, czy aparat, czy obiektyw. Obie rzeczy nowe, obiektyw moim zdaniem jest ważniejszy, dlatego zacznę od aparatu. Aparat to jest, zresztą to sobie możemy zdjąć nawet, wyjąć z tej klatki. O, to przestawię na bok. Dobra, aparat to jest Panasonic Lumix S5, czyli pełnoklatkowy aparat od Panasonica. Panasonic do niedawna produkował tylko i wyłącznie mikro 4/3, taki jak na przykład Lumix G80, którym nagrywałem do tej pory. Tutaj mamy aparat pełnoklatkowy z bardzo mocnym naciskiem również właśnie na wideo. I to jest Mark 1, teraz już jest dostępny Mark 2, który ma poza autofokusem opartym o detekcję kontrastu również detekcję fazy. Ten jeszcze tego nie ma, więc ten autofokus w zdjęciach, nawet seryjnych, i tak działa rewelacyjnie. To naprawdę do zdjęć nie mogę się przyczepić. Skłamałbym Was, gdybym powiedział, że autofokus przy zdjęciach, nawet właśnie w trybie śledzenia ciągłym, przy zdjęciach seryjnych jest kiepski, bo on daje sobie radę rewelacyjnie, natomiast totalnie nie sprawdza się przy filmowaniu, stąd też właśnie często używam follow focusa i ostrzenia manualnego, także tradycja pod tym względem jest zachowana. Podobno Mark 2 ma to o milion razy lepsze, jednak ten autofokus oparty o detekcję fazy robi tutaj robotę, nie tylko kontrast. Samobody idealnie, wielkościowo niemalże, również pod względem masy, to jest A7 Mark 3. Natomiast pod każdym innym względem ten aparat jest od Sony A7 Mark III po prostu lepszy. I to należy sobie powiedzieć jasno. Możecie wejść na przykład, nie wiem, nawet na optyczne, zobaczyć test i porównanie właśnie S5 Mark 1 z A7 Mark III, bo to są właśnie aparaty z podobnego okresu czasu. No ten jest po prostu lepszy, znacznie lepszy. Mam tryb filmowy ustawiony oczywiście manualnie, 4K, nie nagrywam w 10 bitach na YouTube'a, nie ma sensu, 8 bitów tutaj moim zdaniem w zupełności wystarczy i nie korzystam na razie z płaskich profili kolorystycznych, nie wykluczam w przyszłości kolorowania tych filmów, natomiast na chwilę obecną mam ustawiony profil neutralny, balans bieli na manual na 5400, czyli tak jak są lampy obie ustawione. Ostrze ręcznie, natomiast samobody jest mega solidne, to jest obudowa magnezowa, wszystkie przyciski są bardzo dobrze dostępne pod ręką, jest dedykowany przycisk do nagrywania, z którego totalnie nie korzystam, bo w tej klatce on jest niewygodny, o wiele lepiej wtedy włączać sobie nagrywanie normalnie z pustem przy migawce. W zasadzie aparat większych uwag naprawdę poza tym autofokusem nie mam. Uważam, że jest on mega dobry, lepszy nawet i to znacznie zarówno pod względem filmowym, jak i fotograficznym, o chociażby Canona 90D, którym nagrywam. Natomiast Canon 90D to jest klasyczna lustrzanka, chociaż wiele osób mówi, że jest to aparat hybrydowy i tak zgadzam się z tym, w trybie live view to jest aparat hybrydowy, natomiast mamy lustro, można więc korzystać z wizjera optycznego, co ja osobiście uwielbiam przy zdjęciach. Tutaj wizjer, no jeżeli nie liczyć autofokusa, to jest najbardziej tragiczna rzecz. Nie lubię, nie lubiałem i chyba nigdy nie polubię się z wizjerami cyfrowymi. Dla mnie to jest jak patrzenie na telewizorek przez jakąś lupę powiększającą. Najgorszy element aparatów bezlusterkowych. I to tyle jak chodzi o aparat. Teraz obiektyw. Za długo gadałem, bo aparat wypluł mi informację, że karta jest zapełniona. Dobra, jeżeli chodzi o ten obiektyw, jeszcze raz wracam, bo nie wiem ile się zapisało. To nie jest obiektyw typowo filmowy, chociażby z uwagi na fakt, że przy zmianie ogniskowej wysuwa się tubus. Co w przypadku na przykład chęci zastosowania aparatu na jakimkolwiek gimbalu, w zasadzie to wyklucza, bo wysunięcie automatycznie, nawet niewielka zmiana ogniskowej automatycznie na wszystko rozkalibrowuje i już on nie trzyma, nie pracuje tak jak powinien. Nawet na przykład przy używaniu właśnie chociażby takiej klatki filmowej, gdzie tutaj to nie wchodzi nam całkowicie w te klapy,
Gdyby to był obiektyw typowo filmowy, czyli gdzie mamy to zoomowanie bez wysuwania tubusa, to można by tego użyć, bo po prostu mogłoby być dosunięte do samego końca obiektywu i nadal mamy, że tak powiem, w pełni funkcjonalne. Natomiast sam tulip ma zdejmowany tu za pomocą takiego przycisku, jest i tak duży, solidny, więc on mi w zupełności wystarcza. A sam obiektyw to, moi drodzy, Sigma Art 24-70 ze stałym światłem 2.8 z mocowaniem oryginalnym Panasonica L, więc tutaj żadnych adapterów nie ma. Bardzo zależało mi właśnie na tym, żeby obiektyw miał stałe, w miarę jasne światło. 2.8 w zupełności wystarczy, ta przysłona i tak najczęściej jest przymknięta do 4-4.5, czasami nawet więcej. Zdarza mi się też otworzyć na pełny otwór, jeżeli chcę gdzieś tam bardziej wyciągnąć coś przy nagrywaniu, przede wszystkim z tła, żeby to tło mocniej rozmazać, jak najbardziej, natomiast wtedy ostrość jest bardzo głębia, ostrość jest bardzo płytka, więc to stałe światło przede wszystkim gwarantuje to, że jeżeli ja sobie zmieniam ogniskową, to nie tracę tego światła, nie muszę zmieniać innych parametrów, bo wszystko jest cały czas tak, jak ustawiłem. Aparat, obiektyw, przepraszam, ma blokadę tutaj wysunięcia, natomiast ona, no idzie ją łatwo, że tak powiem, zerwać, tak? Już mogę dalej zoomować, to mogłoby działać znacznie lepiej. Mamy również przełącznik autofokus z trybu automatycznego na manualny. W zasadzie ja sobie zmieniam to ustawienie na samym body, bo mi jest tak najwygodniej. Między tutaj sobie lawiruję między autofokusem ciągłym a manualnym. Pierścień, jak chodzi o zmianę ogniskową, chodzi z dość dużym oporem. Nie jest to przeszkadzające przy ani filmowaniu, ani przy zdjęciach, natomiast chodzi bardzo płynnie. Zupełnie inaczej wygląda sprawa z pierścieniem od ustawienia ostrości, ponieważ ten pierścień działa po prostu idealnie. Nigdy nie miałem obiektywu, w którym ten pierścień działałby lepiej. No, on tak płynnie chodzi, że to jest aż niemożliwe, żeby coś takiego wykonać, więc ten follow focus byłby w przypadku tego obiektywu, myślę, że nawet zbędny. Natomiast na klatce lepiej się z niego korzysta, niż gdzieś tutaj manewrując ręką, stąd on zostaje, ale pod względem wykonania to jest po prostu petarda. Zamontujmy to z powrotem w klatce. Dzięki temu, że ta klatka jest tak duża, to ten montaż jest bezproblemowy. I klatka ma niestety swoje wady, ponieważ ona nie jest dostosowana do tego aparatu, jest to klatka uniwersalna, to zarówno wyjmowanie kart pamięci, ponieważ nie korzystam z zewnętrznego rejestratora, no to wszystko rejestruje mi się na kartach pamięci, jest dość upierdliwe, bo da się, ale tego miejsca jest naprawdę mało, żeby te karty tutaj stąd wyjąć, tak? Bo klapka się otworzy, ale mówię, jest to upierdliwe, o wiele łatwiej i bezpiecznie jest przede wszystkim aparat wyjąć na tą chwilę z klatki, to jest jedna rzecz i to samo dotyczy wymiany baterii. Stety albo niestety, ale żeby baterię wymienić, ta klatka również na to nie pozwala. Od dołu jest teoretycznie miejsce, jest wcięcie, ale jest zupełnie nie do tego aparatu zaprojektowane, więc nie można jej otworzyć w całości, a otwartej nie chcę mieć, chociażby żeby tam się niepotrzebnie nie brudziło. Stąd ja osobiście zawsze właśnie sobie biorę i ten aparat na wymianę baterii czy na kartę wykręcam, to jest tylko jeden punkt mocowania, więc jest to szybsze. Jak to mówiłem, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pierwsze filmy nagrywane z tym zestawem zarówno oświetlenia, jak i aparatu, właściwie pierwszy film jest już na moim podstawowym kanale WavePC. Możecie go sobie zobaczyć, ocenić jakoś, jak to wygląda. Oczywiście DaVinci też trochę to kompresuje, YouTube dokłada swoje, więc wiadomo, że ta jakość nie jest taka, jak typowo wychodzi z samego aparatu, ale myślę, że różnica pomiędzy tym, co było, tak, czyli G80 z trzema różnymi lampami, a tutaj porządnym zestawem, jest i tak kolosalna, dostrzegalna, chyba dla każdego. I to by było tyle. Ja prawdopodobnie jakoś jeszcze w tym miesiącu przygotuję pełną recenzję samego Lumixa S5. Z naciskiem raczej na zdjęcia, bo tak jak mówię, trochę już porobiłem zdjęć też tym aparatem i pewnie go jeszcze trochę wezmę, żeby sobie zdjęcia porobić. Zestawię go m.in. z Canonem 90D, który jest moim podstawowym aparatem do zdjęć, oczywiście nie jedynym. Powiem o wadach, zaletach, również jak chodzi o fotografię tego aparatu i już teraz mogę Wam mówić, że moim zdaniem S5 to jest chyba jeden z najmniej albo za słabo docenianych aparatów na rynku, bo on miażdży dosłownie Sony A7 Mark III.
a popularnością, no wiadomo, nigdy jej nawet do pięt nie dorasta i dziwi mnie to dlaczego. Jak chodzi również właśnie o zdjęcie. Dobra, ja dziękuję Wam za uwagę. Wyszło długo. Linki do tych wszystkich elementów znajdziecie w opisie tego filmu do ceny, tak żebyście sobie najtaniej znaleźli jeszcze. Jeżeli jesteście czymś zainteresowani, ode mnie na tyle. Trzymajcie się. Hej!